sytuacja wymaga pewnych działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa Polaków, bo bezpieczeństwo jest takim ciągłym procesem. To tak nie można powiedzieć, że coś już zrobiliśmy, już jesteśmy teraz bezpieczni. Ono wymaga ciągłego reagowania na zagrożenia. Stawiamy sobie za cel to, żeby przekazać tą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa jak najszerszemu gronu. Uświadomienie siebie i kolegów rodziny o tym, że bezpieczeństwo swoje rodziny, ojczyzny jest ważne, jest bardzo istotne dla nas, dla systemu bezpieczeństwa. Na tej sali nie spotykają się tylko cywile, a z drugiej strony nie jest to czysto resortowe spotkanie. I tego typu spotkania, tego typu wymiana doświadczeń będzie skutkowała moim zdaniem powstaniem takiego efektu synergii, w którym po prostu na skuteczności działania zyskują służby, a na bezpieczeństwie obywatele. Chcemy zwiększać świadomość ludzi w tematach bardzo istotnych, z pozoru globalnych, wielkich, dalekich od nas, a tak naprawdę bardzo nam bliskich. To chcemy pokazać. Dzisiaj mówiliśmy o bezpieczeństwie. Generał Koziej apelował, bądź świadomy tego, co się wokół ciebie dzieje. Negocjator policyjny mówił, ale nie zgrywaj bohatera w sytuacjach kryzysowych. A komandos z jednostki specjalnej mówił, bo od zgrywania bohaterów masz nas, cichych profesjonalistów, wyszkolonych do tego, by cię chronić.